dobry, Przemysław Radzyński. Jesteśmy przed księgarnią kawiarnią De Revolutionibus na rogu ulic Franciszkańskiej i Brackiej w Krakowie. Dziś z moimi gośćmi będę rozmawiał o tym, na kogo głosować. Zbliżają się wybory samorządowe 16 listopada. Będziemy wybierać wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Będziemy głosować na kandydatów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich. Zapraszam na tę rozmowę. Moimi gośćmi są dzisiaj ksiądz Robert Nęcek, rzecznik archidiecezji krakowskiej, i Dawid Gospodarek, sekretarz redakcji miesięcznika List. Witam. W czasie ostatniego posiedzenia plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi zwrócili się z takim apelem do wszystkich wiernych o świadomy udział w nadchodzących wyborach. Na czym polega świadomy udział w wyborach? Panie redaktorze, świadomy udział to znaczy, że wiem, przed czym stoję, wiem, co ode mnie zależy, i zdaję sobie sprawę z tego, jaki może być skutek mojego zachowania, w tym wypadku wrzucenia głosu do urny. Czyli inaczej mówiąc, wiem od samego początku aż do samego końca, przed jakim aktem, w tym wypadku aktem wyborczym, staję. Dawid? Ciężko coś dodać tutaj. Ale czy ty jesteś świadomym wyborcą? Tak, myślę, że tak. Bo... I jak to robisz, żeby być świadomym? No, staram się po pierwsze jakoś badać osoby, na które planuję oddać głos. Przeglądam programy, konsultuję się ze znajomymi, którzy są może bardziej zorientowani niż ja. Też mam szczęście, że mam wielu takich znajomych, bo też jestem członkiem Klubu Jagiellońskiego. I tam też takie kwestie polityczne są bardzo na bieżąco jakieś przerabiane, więc mam się tylko zwrócić z takimi moimi problemami. Tak, no i też jako że jestem katolikiem i jest dla mnie ważne, żeby wszystko, co robię, jakoś było też spójne z moją wizją świata. To sprawdzam też program, jaki prezentuje dana osoba, dana partia, jest jakoś spójny też z katolicką nauką społeczną. Jeżeli panowie pozwolą, to ja dodałbym jeszcze, albo jeszcze bardziej wypuklił to, co pan tu podkreślił, mianowicie, że świadomość również zależy od tego, jak bardzo w tej świadomości tkwimy. To znaczy, to co pan wspomniał, przeszukiwanie żurnali, interesowanie się życiem społecznym, konkretnymi osobami publicznymi, co zrobiły, czego nie zrobiły, a obiecały, bo na bazie tego wyrabia się świadomość. Bo generalnie rzecz biorąc, to myślę, że zdecydowana większość uczestniczących w wyborach to osoby świadome. Tylko właśnie świadomość, która pragnie dotrzeć do prawdy, zależy też od umiejętności poszukiwania, zależy też od inteligencji, od umiejętności analiz społecznych. No, dokładnie to, co pan tu powiedział, ja tylko rozbudowałem. Ale ksiądz mówi o tym, że większość wyborców to świadomi wyborcy, ale tych wyborców w Polsce nie jest wcale tak dużo, prawda? Bo często chodzi mniej do wyborów niż 50% Polaków. Dlatego, panie redaktorze, jest taka zasada, że ci, którzy nie chodzą do urn wyborczych, w zasadzie zamykają sobie drogę do krytyki wyłonionych władz w każdym wydaniu, dlatego że nieobecni nie mają racji. Ale czy jakieś działania wpływające na zwiększenie frekwencji w wyborach, to jest zadanie Kościoła też? Czy biskupi powinni jakoś tutaj, czy księża też jakoś jest to na jest to zadaniem nas wszystkich jako obywateli, bo wszyscy stanowimy życie społeczne w naszym kraju i zarówno panowie, jak i ja jesteśmy obywatelami tego samego kraju, choć dodatkowo jesteśmy członkami Kościoła Rzymskokatolickiego.
I to jest bardzo istotne uświadamiać, dlatego że jakich wybierzemy sobie posłów, radnych i tak dalej, to takie później będą nam kształtować życie. Mhm. Dawid, czy ty masz jakiś pomysł na to, jak Kościół powinien zachęcać ludzi do udziału w wyborach? No chyba przede wszystkim uświadomić to, że to jest jakąś konsekwencją naszej odpowiedzialności. Jeśli jesteśmy dojrzali też w życiu społecznym, to powinno być naturalne. To raz, dwa, też wskazać na to, że takie obowiązki wobec ojczyzny też jakoś wypływają z nogi Kościoła, po prostu z katolickiej nauki społecznej. Ze zdrowego rozsądku. Tak, ze zdrowego rozsądku jak najbardziej. Więc po prostu uświadomienie. Ja pytałem też o to na początku, o tę świadomość, bo nie wiem, czy panowie widzieli taki film przygotowany przez Filipa Heizera dla TVN, w którym pytał głównie młodych ludzi, czy wiedzą, jak nazywa się premier. Tak, tak. Nie tylko premier, ale i parę innych osób. No tak. To był chyba czas, kiedy była zmiana akurat w rządzie i kiedy stanowisko obejmowała premier Kopacz. No i rozumiem, że część z tych ludzi mogła jeszcze nie wiedzieć, że to właśnie premier Kopacz jest premierem, ale mogli powiedzieć, nie wiem, Tusk. To taką pomyłkę bym wybaczył, tak? Ale jak młodzi ludzie są skonsternowani, nie wiedzą, kto jest premierem. Czy tutaj też jest w tej sferze jest jakieś zadanie Kościoła, czy nie wiem, czy my może paradoksalnie za mało Kościół się angażuje w sferę polityki? W sferę polityki w sensie szerokim to Kościół ma obowiązek nawet się angażować, bo polityka to jest przede wszystkim sztuka czynienia dobra. Natomiast w znaczeniu węższym, czyli angażowanie się w bezpośrednie zarządzanie bądź branie do swojej dyspozycji określonych funkcji państwowej jest dalekim nieporozumieniem. I przypominał to już Jan Paweł II. Natomiast ten sam święty papież przypominał o obowiązku brania udziału w życiu publicznym, również politycznym, osób świeckich, też członków Kościoła. Polityka w sensie węższym jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla osób świeckich. I nawet pomówienie, to z kolei jest dokument kardynała Ratzingera, nawet pomówienie o karierowiczostwo nie zwalnia chrześcijan z obowiązku o ubiegania się o urzędy, by w świetle nich kształtować późniejszą rzeczywistość. Ale tak przypominam, zadaniem Kościoła to jest przede wszystkim uświadamiać to, co niejednokrotnie podkreślam, praca od podstaw, edukacja, przez edukację uświadamianie, a przez uświadamianie branie odpowiedzialności, tak jak tu Pan wspomniał. Natomiast ubieganie się o urzędy to już jest rola Panów. Też problem, o którym wspomniałeś, jakoś wskazuje na duże zaniedbanie ze strony szkoły po prostu. Bo tutaj jednak też jest przewidziany konkretny program dla gimnazjum, dla liceum, to są szkoły, lekcje wychowania o społeczeństwie. No właśnie. Więc tam też jest na to przestrzeń i też bardzo dziwi, że to nie jest jakoś skuteczne, kiedy właśnie tam jakoś taka konkretna wiedza jest naturalna. Też ze strony rodziców jakieś zaniedbanie, bo też jakoś wskazuje na to, że w domu ogólnie nie ma takiego zainteresowania tym, co się dzieje w życiu społecznym, politycznym, to dzieci też jakoś tego nie przyjmują. Powiedziałbym, że w naszych domach niejednokrotnie jest w ogóle kryzys rozmów. Bo żeby rozmawiać o życiu społecznym, to już jest coś jeszcze bardziej wymagającego, ale żeby rozmawiać w ogóle o czymkolwiek, to jest zupełnie jeszcze inna bajka. No właśnie, ale skoro to inny temat, to ja bym wrócił do tematu polityki i zapytał o to, jak Kościół powinien
uświadamiać w sprawie konkretnych kandydatów, czy konkretnych wyborów, czy konkretnych partii. Co Kościół tutaj może powiedzieć, jak powinien zachęcać, zbliżają się wybory samorządowe, co Kościół może powiedzieć? Episkopat Polski zawsze przed każdymi wyborami w skonstruowanym przez siebie liście apostolskim przypomina zasadnicze kryteria. Nie wskazuje na żadną określoną partię ani polityka. Dlaczego? Dlatego, że wskazywanie z nazwy bądź z imienia i z nazwiska określonych partii bądź polityków grozi zarzutem, że namawiamy do czegoś, to widocznie mamy w tym jakiś ukryty interes. A po co dać się wystawić na taki zarzut? Natomiast gdy chodzi o kryteria, no to kryteria należą do istoty działalności Kościoła w ramach tak zwanej funkcji krytycznej Kościoła. To znaczy z punktu widzenia etycznych zachowań i ocen Kościół podaje określone kryteria. I powiem, że w zasadzie, gdy mnie panowie zapytali, jakie te kryteria, to powiem, że wystarczy, gdyby się spełniało tylko dwa. Z jednej strony uczciwość, a z drugiej strony kompetencja. To te dwie wartości są tak uniwersalne, że nawet nie musimy powiedzieć, że to jest zalecenie nauki społecznej Kościoła. Gdyby tylko te dwa elementy, a dlaczego one są tak ważne? Dlatego, że tam, gdzie upada moralność, to jest z kolei cytat z Benedykta XVI, tam upada prawo. A gdzie upada prawo, tam rodzi się przemoc i korupcja, a za nimi zniszczenie dobra wspólnego i upadek zaufania. Ale jak to weryfikować? W czym mają się przejawiać uczciwość i kompetencje? Czy to jest... Rozumiem, że mamy pewną łatwość, kiedy mamy do czynienia z już aktywnym politykiem, który startuje kolejny raz w wyborach, ale kiedy ktoś startuje pierwszy raz, czy patrzymy na jego sukcesy zawodowe, na jego życie prywatne, co tutaj jest podlega ocenie, na co mamy patrzeć? Zawsze punktem takim stycznym, który wiele mówi, to jest środowisko, w którym się wyrasta. Przecież ludzie znają się nawzajem w swoich środowiskach, tych takich, powiedzmy, takich najbardziej do siebie zbliżonych, nie? Wiemy, jak kto się zachowywał tam w okresie młodzieńczym, jak jego działalność wyglądała, później w okresie studenckim. I mniej więcej można się domyśleć, że podobnie może działać i w życiu publicznym. Dlatego jeżeli ktoś jego słowo na przykład ważyło, to znaczy, że brał odpowiedzialność za słowo, nie składał tanich obietnic, no to wiemy, że to już jest jakaś osoba, nad którą warto się zastanowić. Nie? Powiem, że tu w pewnym sensie by nam ułatwiły to, co niejednokrotnie komentatorzy publicznie podkreślają, okręgi jednomandatowe. Wtedy pan mógłby się przyglądnąć każdemu posłowi i ocenić, co on na przykład zrobił dla pana dzielnicy, dla mojej dzielnicy, dla pańskiej dzielnicy. I wtedy byłoby to bardziej, że tak powiem, uświadomione. Natomiast ważne jest, z jakiego komitetu startuje. Właśnie. I czasami jest tak, że pan głosuje na tego, a wejdzie tamten. Zaraz pewnie będziemy o tym rozmawiać, tylko chciałem zapytać o te kryteria, którymi kieruje się Dawid. Co dla ciebie jest ważne, kiedy wybierasz danego kandydata? Co oceniasz, na co patrzysz? Też nie pamiętam sytuacji, kiedy zastanawiałbym się, czy badałbym jakiegoś nowego kandydata zupełnie. Tutaj rzeczywiście może być problem. I chyba wtedy skupiłbym się nie tyle na jakimś, bo też ciężko o dostęp, na jakimś badaniu tego, jak wyglądało jego życie do tej pory, tylko po prostu na to, jaka instytucja za nim stoi, bo to też dużo mówi. No a jeśli chodzi o kryteria, to
No właśnie, po pierwsze badanie tego, jak do tej pory wyglądało to zaangażowanie polityczne, publiczne, na ile właśnie spełniał swoje obietnice, był w tym wszystkim uczciwy. Też na program, to co mówiłem, na ile program jest spójny z moją wizją świata, tego lokalnego tutaj, z tego jak chcę, żeby się rozwijało moje miasto i moje okolice. Ale czy możemy powiedzieć o jakimś konkrecie w tych sprawach? To znaczy, może łatwiej będzie powiedzieć o takim negatywnym wyborze, w sensie na kogo nie powinniśmy głosować, na zwolennika, nie wiem, aborcji, związków partnerskich. Jeżeli pan redaktor mnie zapyta jak przedstawiciela kościoła hierarchicznego o tę zasadę, to powiem, że powinniśmy głosować na takie partie i takie osoby, które popierają ochronę życia od początku, czyli od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I to jest bardzo istotny wskaźnik, mocno uświadamiany nam przez świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI i również papieża Franciszka. To są bardzo istotne kwestie, ale powiem, że w tym wszystkim jeszcze, żeby tu dołączyć się do pana, że najtrudniej w życiu publicznym jest o bezinteresowność. A to jest niezmiernie ważna zaleta, dlatego że jeżeli jest szansa na bezinteresowność, to wiemy, że w tej decydującej chwili nie uciekniemy, tylko będziemy trwali razem z powierzonym sobie ludem. Nie? Jak ksiądz podkreślił to, że mówi jako przedstawiciel kościoła hierarchicznego. No bo siłą rzeczy, jak ktoś zobaczy koloratkę, to zaraz będzie mówił dokładnie to, co pan tu powiedział. Ale jak ksiądz idzie do kabiny wyborczej i skreśla, no to pewnie bardziej jako Robert Nenz, jako obywatel, niż jako... Ale czy da się oddzielić obywatela Nęcka od księdza Nęcka? Nie bardzo. A wie pan dlaczego? Bo wybrałem kapłaństwo dlatego, że utożsamiam się z wartościami, które ono reprezentuje. I to nie jest tak, jak nieraz się słyszy wśród ludzi, a on tak mówi, bo tak musi. No właśnie nie musi tak mówić, tylko mówi, ponieważ z tym się utożsamia. I kryzys w naszym życiu społecznym, co chociażby papież podkreślał, papież Franciszek w swojej pielgrzymce do Korei, to jest to, że brakuje nam tożsamości. A jak nam brakuje tożsamości, to nie potrafimy o tym rozmawiać. Co więcej, nie potrafimy rozmawiać z ludźmi, którzy myślą inaczej i mają prawo nawet myśleć inaczej. I to jest, a mieć świadomość, to znaczy, że jestem pewny tego, co wierzę i co wyznaję. I to jest ten element podstawowy. I wtedy, kiedy rozmawiam z innymi, którzy nie podzielają mojego poglądu, wizji życia czy świata, ja się nie denerwuję, ani nie próbuję go nawracać jak prozelita, bo problem leży zupełnie gdzie indziej. Właśnie dialog nie opiera się na prozelityzmie i to przypomniał ostatnio papież Franciszek. Dawid, a twoje takie negatywne wybory, w sensie na kogo na pewno byś nie zagłosował? Na zwolennika jakich rozwiązań? Też się zastanawiam, czy mogę rozróżnić wybory... No właśnie, o to chciałem zapytać w drugiej kolejności. Czy to jakieś takie fundamentalne sprawy mają znaczenie dla tych wyborów, które teraz się zbliżają, dla wyborów samorządowych, w których kwestiach pewnie ci ludzie, ci nasi kandydaci nie będą decydowali, tak? Tylko powiem, proszę pozwolić, tylko tyle dopowiem. Dzisiaj
jeżeli to nie jest nowa osoba publiczna wchodząca w życie, to dzięki środkom społecznego przekazu my możemy zobaczyć, kto na co głosował. I na bazie tego też sobie wyrobić zdanie. Właśnie dzięki mediom, że to jest nagłośnione i ukazane, to też jest to pewna podpowiedź. Właśnie tak się zastanawiam i myślę, że jednak tej kwestii właśnie moralne i tak byłyby dla mnie ważne w tych wyborach samorządowych. No też dlatego, że moje wsparcie osoby z takim zapleczem, które jest mi jakoś obce, albo konkretne aspekty działalności, wizji świata, są jakimś wsparciem też dla tej całej grupy, więc nie chciałbym mieć z tym nic wspólnego i to jednak też by było dla mnie ważne. Czyli właśnie te kwestie aborcji, ochrony życia i inne światowe. Ochrona małżeństwa, też zrównanie związków homoseksualnych z małżeństwem, to przecież nie jest to samo. I nikt na przykład nie potępia, ale jednocześnie mówi, w czym tkwi istota małżeństwa, prawda? Małżeństwo, że tak powiem, konserwuje społeczeństwo, bo daje mu naszych następców, a związki gejów z natury rzeczy są bezpłodne. I to jest jedno z drugim powiązane, dlatego między innymi z tego powodu jest związany synod. Nie jest to główny powód, ale między innymi powodem jest kryzys rodziny. I zatem dowartościowanie rodziny to też jest jeden z elementów, który w moim wydaniu kieruje wyborem. Obaj panowie mówili o roli tego środowiska, z którego wywodzą się kandydaci. Chciałem zapytać, czy jakie znaczenie ma właśnie partia, z której pewnie w wyborach samorządowych to mniej, chociaż na szczeblu wojewódzkim to też często ma znaczenie, ale jaką właśnie rolę odgrywa dla potencjalnego wyborcy to, jak jest usytuowany właśnie w konkretnej partii politycznej dany kandydat? I czy są partie, na które katolik z zasady nie powinien głosować? No, niech pierwszy się wypełnia katolik świecki, bo już partia polityczna to... Tak. Tak, myślę, że są takie partie. To jest przynajmniej dla mnie jakoś na bazie tego, co już mówiłem, proste do zweryfikowania. Znaczy, mamy dostępny konkretny program partii, widzimy, jak posłowie głosowali wcześniej w kwestiach, które są jakoś dla mnie ważne. Jestem w stanie uznać, czy podzielają moje wartości, moją wizję świata i to, jak chcę widzieć Polskę, czy nie. Więc to jest taki prosty papierek lakmusowy, tak jak danej partii, czy chcę, czy właśnie mogę, czy nie. No cóż, z nazw nie będziemy wymieniać. I domyślamy się, o które może chodzić partia. No czasami chodzi po prostu o zwykły, zdrowy rozsądek. No po prostu. Jak już brakuje kompetencji i uczciwości, to chodzi o zwykły, zdrowy rozsądek. To niech to będzie puenta naszej rozmowy. Apelujemy do wszystkich wyborców o zdrowy rozsądek 16 listopada w czasie wyborów samorządowych. A rozmawiałem z Dawidem Gospodarkiem i z księdzem Robertem Lęckiem. Zrezygnowanie z pójścia na wybory, czyli budowanie wspólnej rzeczywistości, jest grzechem zaniedbania. To są bardzo poważne dylematy. Czy na przykład pójście na wybory, żeby powiedzieć, że tak, ja biorę udział w życiu społecznym, aktywny i oddanie świadomie nieważnego głosu,